Oj, widzowie. Ciężka tyra, powiem wam tak. O chłopie. Trzeba siedzieć, pić, oglądać, reagować i jeszcze grać. Ja pierdzielę. Partiatik! Dobra, obejrzmy. Który oglądały? Ten mnie zaciekawił. Więc ten. Przez to, że... Sezon 10, 13 odcinek. Obejrzmy. Idziemy grać. Tylko podgłosie, bo wczoraj chyba za cicho to było wszystko. Przez to, że na razie nie znalazłem. Co to, Quinto? O kurde. Co to za gierka? Interesująca gra. Przez to, że na razie nie znalazłam takiego chłopaka, który by mi tak sympatyzował, żeby wejść z nim w związek. Chodziłam na randki, były bardzo przystojne. Uważaj! Chłopaka, ale niestety nie podchodziły pod wszystkie jakości tego chłopaka, którego szukam. A kogo szukasz? Nie powinien być ani... Nic nie było przecież. To w reklamach szamponu też tyle pokazują. Ej, kiedyś pamiętam, była reklama szamponu i normalnie baba pokazała... I w telewizji to leciało, ty. Jak to możliwe? To legalne było? Zazdrosny ani zaborczy. I skarpetek raczej prać nie będziesz. Kuba, ty też musisz się rozwijać zawsze, bo jak ty zostaniesz siedzieć w domu, to Rukasz, za jakiś to czas drugie, no. Ty przestajesz go w ogóle interesować tak, jako wiesz, osobowość. On przychodzi do domu, zapyta się ciebie na przykład, co robiłaś dzisiaj, a ty powiesz mu, że co, że gotowałaś przez cały dzień barszcz, oglądałaś telewizję, borsz. Chłopak rozwija się i dziewczyna Siorny też musi mieć jakieś swoje hobby, czymś. To stanę bana za rasizm, ale ja jej nie wyśmiewam. Ja jej nie wyśmiewam. Ona, ja mówię, ja śluj, mam bana. A jaki powinien być ten twój facet? Dla mnie jest bardzo ważne, żeby on był wysoki, żeby on był pracowity, sympatyczny, przystojny. Dziwne, że jeszcze takiego nie spotkałaś. Taka... Majka Techetka 15 lat temu mówiła, żeby nie oglądać reklam szamponów w TV, bo to grzech, co? Dziewczyna musi mieć branie. No miałam Klasyk. Takie wypadki, że na przykład chłopaki podbijamy, to ani gdzieś w klubie poznałem się, poznamy się i on mówi, że Siema nie ma dziewczyny, a nagle potem za parę dni się okazuje, że on ma dziewczynę. Jakbym Oho. Widziała na przykład, że chłopak jest w związku, nigdy bym nie przeszkadzałam, bo ja nie lubię być trzecia i nie jestem taką osobą, która rozłamuje związki, bo ja tego nie potrzebuję. Ja uważam, że na świecie jest tyle facetów, że kto będzie wolny, ten akurat będzie mój. Będzie twój. Tylko, aha, czyli jakikolwiek ma być, tak? Ale jak to sprawdzisz? Zależy tylko wszystko od mieć dziewczyny. Baby. Są takie dziewczyny, że na przykład mówią, rób, całuj ją, przytul ją tylko, żeby ona wierzy, że ty jesteś singlem. A są takie dziewczyny, że... Inżynier, zgłoś się. Mogą wyskoczyć z pokoju, ale to już trzeba zrobić coś konkretnie. I jak ona jest bardzo zazdrosna o niego, napisałem, żebyś odpalił, bo się uduszę, jak wiadomo kto i mnie znowu uratowałeś. Kocham cię, dzięki. Ja ciebie też, dlatego się odpaliłem. Uważam, że to nie jest łatwe zadanie. I jeszcze wszystko zależy od faceta. Ej, i co, już jest normalna jakość, czy nie? Łatwo nie będzie. Faceci, jak wiadomo, potrafią ściemniać. Czy singielce uda się rozpoznać kłamców? Nie? Ty może się serio zepsuło. Moja wina? Dzięki, Kierdab, za 16 lat. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Niestety, jak na nią patrzę, wolałbym niższą, ale... Singielka spotka się z trzema facetami. Spokojnie, mi to nie widziałem. Zapraszam. Ale tylko jeden z nich jest singlem. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Ej, to mój kolega chyba z podstawówki. Nie walczyć z tym, nie ukrywać tego, a naprawdę zakochałem się w tobie. Czy z twojej strony jest coś więcej? Sofia postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Ty, to zabawka? Obserwować będą ich partnerki. Jeszcze ubrana jak taka prostytutka, no. To pierwszy taki program, w którym panie będące Zaczyna w związkach pozwolą swoim partnerom. Miałem oddać pierwszy rozdział licencjatu do jakiejś połowy listopada. Zaraz jest marzec, ja nawet nie mam strony tytułowej. Jak myślę o tym, że mam pisać to gówno, to mnie te lepiej. Jakieś rady? Rzuć studia. Nerom na flirt. Policzek, można. O, ale słodki był. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł.
Jeżeli Sofia odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą na pałę, sumę zgarnie no, para, się, jeżeli czujesz, że ci się to kiedyś przyda. Singielkę. Czasem trzeba się zmusić. Szymon kocha węże. Widzisz w tym potencjalne korzyści kiedyś. 24 lata, z zawodu jestem doradcą klienta, hobbystycznie zajmuję się terrorystyką. A to co to jest doradca ja. Klienta? W sensie, co konkretnego robi? Doradza w czym? Co to znaczy? Kocha węże. Cześć, jestem Szymon, mam 24 lata, z zawodu jestem doradcą klienta, hobbystycznie zajmuję się nie, powiedział, że jest doradcą klienta, ale w czym konkretnie w doradza? W czymkolwiek on ci wciśnie wszystko w dupę? Wszystko ci wciśnie? O to chodzi? A to moja dziewczyna Natalia. OnlyFans, aha. Lubi się bić. Oho. Szymonewską, nazywam się Kuba, mam 20 lat. Jestem influencerem, trenuję sztuki walki amatorsko. Jestem singlem, nie szukam miłości, to miłość znajdzie mnie. Patryk jest wygimnastykowany. O kurde, co jest ty? Cześć, jestem Patryk, tańczę breaking, mam 23 lata, studiuję żywienie człowieka i jestem w związku. Natalia z Szymonem są sparowani i dopasowani. Lubią smak adrenaliny. Te same rzeczy ich kręcą. Nasze poznanie wyglądało tak, że dość dawno temu spotkaliśmy się przez znajomych na festiwalu fantastyki. Przyszłam, tam gada? Zaczęłam z nim rozmawiać, zaczęliśmy się wygłupiać, droczyć się ze sobą tak... No bardziej wrogo niż przyjaźni byliśmy nastawieni. Cicho, no ale później tak po jakimś zobacz czasie, jeszcze maila, jak ci kluczyk przyjdzie. Zaczęliśmy pisać, spotykać się. I połączyła ich miłość do węży. Ale na jaką stronkę cię przenosi? W sensie, żeby płatność zrobić? Czy o co ci chodzi, psycho? Tony, każdy i kota. Trochę jadu doda związkowi pikanterii. Jeśli chodzi o zafascynowanie wężami, nie mam zielonego pojęcia, zawsze mnie coś ciągnęło do nich. I w pewnym momencie właśnie jak zaczęłam się spotykać z Szymonem, to dałam mu takie ultimatum, albo wąż, albo pies. Tak. No a że jest leniwą bułą, to wybrał węża. Wąż Aha. może namieszać. Myślę, że będzie bardzo dobrym elementem, który no... Na pewno mi pomoże sprawdzić, z jakiej gliny jest po prostu singielka ulepiona, czy jest w stanie się, czy jest odważna na takie rzeczy, czy... No i po prostu zobaczycie to raz. I to Amy, Sofia ale mówię widzowie, jak się boi, że spotkanie się popsuje, to, z rodziną na mailu Adamców. Też będzie miał. Mocne wrażenia gwarantowane. Właśnie, kochanie, a co robimy z tymi przyjemniaczkami? Szymon lubi straszyć singielki. Co to jest? Z tymi przystojniakami zrobimy teraz pytanie. Ciekawe, czy singielka tego się by bała. Sobie tego co tutaj ty schowamy. Ty tylko robisz. I zobaczymy, jak pani zareaguje. Czekam, że będzie bardzo sympatyczny, przystojny, śmieszek wysoki. Bo dla mnie to jest bardzo ważne. Będzie niespodzianka. Chyba nie tego się spodziewała. Szymon! Tak? Trzeba łazienkę ogarnąć. Cicho, jak faktycznie, jest napisane, że Epic, to się tak różne Epica, nie do Steama, wiesz? No dobra, to w takim razie trzeba na pewno zgarnąć to. No to na pewno. Ale trzeba też pamiętać, że chcesz jej powiedzieć, że mieszkasz z po co oni chodzą w czapkach w domu? Nie wiem, może kapie. I no. że on robi makijaże. Mi się wydaje, że raczej rozpoznam, jak on kłamie, bo jak ma dziewczyny, to każdy chłopak będzie tak troszeczkę załamany. Tak. Znaczy będzie nie tak będzie bardzo blisko do mnie. Jak dwa uciekną się do troszeczkę rozwinąco. Oddalone, tak mniej więcej. Cieki krebi. Te robale? Psycho, no dobra. Ja dobra, to ja cię zostawiam. Powodzenia. Oni się ubrali jak postacie z tego, z GTA Online. Tak mniej więcej. Nie? No dobra. Twoja postać w GTA Online w kascence. Co jest w dupę? Dobra. To ja cię zostawiam. Dziwne. Powodzenia. Ale to wiesz. Normalne. To dziwne, ale normalne, nie? Dobrze mówię? Szymon wczuwa się w rolę singla. Musi zapomnieć o Natalii ukrytej w pokoju. No i co? Dobry. Dzień dobry. Zapraszam. A ile ma lat ten chłop? Jak zwykle Sofia? Się pyta, Szymon? Będzie. Alo.
stoi. Jest tak totalnie nie w jego guście. O, a jakie masz do malowania? Sam malujesz? Nie. Mój współlokator zajmuje się charakteryzacją. Chłopak? Na planie. Nie. Aha, dziewczyna. Nie, jestem aktualnie singlem i nie chłopak, współlokator, przyjaciel bardziej. Ja. Aha, robi make-upa? Tak. Czyli mieszkasz z kolegą, który jest gejem, dobrze rozumiem? No, tak. Z przodu plecy, z tyłu plecy. A ja mam trochę inne upodobania i myślę, że jakie ci się masz upodobania? Terrorystyka. Jeszcze ubrana jak taka prostytutka, no. A też musisz czegoś napić? Na co masz ochotę? Oho. Aktualnie polecam pani piwo. Mam różne, że tak powiem. Nie wygląda, jakby była chemia. Czym się zajmujesz? Ja jestem studentką zarządzania logistycznego, a jeszcze zajmuję się fotomodelingiem, także uprawiam fitness. Także kieruję się w stronie modelingu więcej. Fitnessiara. Widać. Dobrze, to... Czemu ta z taką nienawiścią to powiedziała? Co jest? Ja kiedy cię zostawię, tak do ciebie wrócę, dobrze? Dobrze. Chyba powinien chwilę odetchnąć i co poprosić jest? Natalię o radę. No powiedziała fitnessiara. Jezu, dajże spokój. Dobra, Kitty, tyle masz do powiedzenia na tym czacie, tyle. Musi mieszkać z dziewczyną, bo są takie kubki, które jest takie dla dziewczyn. Ja nie wiem, dlaczego ja się staram poczuć jej. Cześć ci się. Pięść zaciska, jak patrzysz na tego. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nie, no zaraz. Od dwóch dni mnie streamer opluwa i nie chce mnie przywitać, będzie koniec suba. Nie, przepraszam. Witam. To już wstecz te dwa dni. Witam. Domino Jachaś. Wybacz, ok? I w oczy i mówić poważnie, ale to jest po prostu jakaś... Która to, para? Ale wygląda jak wiedźma. Wiedźma. To nie Natalia jest para. Natalia Konsa. Niezła z niej żmijka. Jak wygląda, no, ona powiedziała? Kubeczki, te słomeczki. To jest po prostu jakaś parodia. Ale ona wygląda jak wiedźma. Wiedźma. O, patrz, Filitoper prawdziwy na czacie. Niezła z niej żmijka. Co wygląda? Nie, no jestem głuchy w dupę. Który jest takie dla dziewczyn. Ja nie wiem, dlaczego ja się staram patrzeć jej w oczy i mówić poważnie, ale to jest po prostu jakaś parodia. Ale ona wygląda jak wiedźma. Wiedźma. Ona wygląda jak wiedźma? Jaka w dupę wiedźma? Co ty pieprzysz? Mango... A nieważne. Niezła z niej żmijka. No piękne kubeczki, te słomeczki to akurat tylko gdzie jest takich piją. Albo dziewczyny jak mają chłopaków, no. Przecież powiedziałeś, że mieszkasz... przyjacielem gejem. Quinto, ty się znasz na takich ludziach jak ona. Weź ją obraź, bo ona mnie wdenerwuje. A może nie łyknęła tego kitu? Ale ile tego tu jest? Jakieś jeszcze świeczki ktoś robił? Nerwia mnie ona, tak. Grzebie i grzebie, żeby się nie zdziwiła. Oko. O matko, córko. Jaki był tekst o tytule filmu z gejami? Taki na zaoranie w gimnazjum. Cięta riposta. Tekst o tytule filmu z gejami? Cięta riposta z gimnazjum. Typowa alternatywka i buntowniczki. No, masz rację, Queen. To pije przyciąta. W ogóle prawdziwe? Nie pamiętam tego żartu. Ten tego? Co ten tego? Boże. Twój stary gej. A to niespodzianka. Dobrze, może idź do niej, bo ona zaraz zawału dostanie. Szymon ma kolejną. Coś tam niesie. Co to jest w ogóle? Co to za prezenty dla mnie? Co on tupę robi? Chciałem spokojnie ci pokazać. Matko i córko. Nie bój się, spokojnie. No jak daj, się nie bój? Daj rękę. Zaufaj mi. Spokojnie. Prawda, dawaj, nie krak, zgadzam się z tobą. Nie ugryzie. Bruno to kulturalny wąż. Potulny jak baranek. Jakie to jest brzydkie. Jaką ma skórę. Ty sama jesteś brzydka. Dobra, to chodź, ja pokażę jak tobie parę rzeczy, nie bez powodu ludzie tak robią z tego buty. Słuchaj, takie mam pytanko, a kto używa takie piękne słomki? Heaven Eyes, Magical Day.
No tak jak powiedziałem, Filipa. Aha, to on lubi różne rzeczy, takie kółeczki piękne ze złotymi rodzinami. Mówiłem ci, ja trzeba wyglądam na kogoś, kto lubi błyskawki. A kto robi te świeczki? Też on? Nie, to jest chyba zamawiane. No powiedziałem prawdę, fan Goten. On to chyba używa, żeby na skórze zrobić jakieś rany czy coś takiego. Ciekawe, jaką wymówkę wymyśli. Widzę, że znalazłaś jeszcze lakiery. Dziwię się tylko, czemu tu stoi jeden, bo z tego co wiem, to na tych... 10 tam jeszcze jest, no nie chciałam wszystko wyciągnąć. Jak nie więcej. I ciągle te wystawia nogi, się popisuje. To powiedz się, na przykład jestem w twoim typie, wiesz, na przykład. No. Jest na czym oko zawiesić. Oj, co powiast? Co myślisz o takich dziewczynach? Ten wygląda jak Diego z Gothica, ale niestety z tego Gothic Remake, czyli ten niedorobiony Diego. Zawsze, jako że jestem dosyć wysoki, zawsze preferuję. To było demo tylko. Po prostu niższe. No powinien się do niej zbliżyć, położyć jej rękę na kolana. Denerwują mnie. Ej, denerwują mnie ci ludzie. Rzadko mnie denerwują ci ludzie w tych programach, ale ta baba z tym w tupę doradcą klienta, nie wiadomo czego, to mnie denerwują. Rozumiesz to? Widzę, że ty się stresujesz. No jestem zestresowany, bo jestem, tak. Chodzi mi o to, żebyś ty się komfortowo czuła, tak? Ja się czuję na przykład komfortowo, tylko jak ty się czujesz? Czyli obaj się czujemy komfortowo aktualnie. Dziękuję bardzo, w dupę, co jest, widzę. Jako podkreślenie 95 dał na Golibordę 50. Dziękuję bardzo. Niedawno odkryłem twoje istnienie na YouTube. Dzięki za fajne urozmaicenia wieczorków. Pozdrowienia. Dziękuję, ja co? Mam nadzieję, że co? Na live będziesz teraz przychodził, jak teraz jeszcze odkryłeś, że tu siedzę. No, ja to reaktor, nie? Reaktor i gracz w jednej osobie. Rzadko się zdarza. Boże, to aktualnie wygląda jak rozmowa psychoterapeuty. A, i Lord jeszcze... On dla ciebie, Lord, na czacie, a tyle, no. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo, kochany widz. Mówię o komforcie osobistym. Uciekiniera muszę, że tak powiem, odłożyć. Hajs, FNAF-a, ale ja mam FNAF-a. Dobra. I zaraz do ciebie wrócę. Dojdzie. Dobra, domino. Ale jak opluwam, no, czytam czat normalnie. Złą stronę. Może pora? Syzyf, męczennik, reaktor i co? Aha, święta trójca w jednym. Od siebie odetchnąć. Pogłaskała byłego węża. Nie przekonał mnie, nie. Jak kupić energetyki w wieku 14 lat? Zapraszam, a ja zapraszam. Wypieprzaj z tego streama. Widzę, że znaczy, odczułam, że coś jest nie tak. O Jezu. To wszystko przez Bruna. Ten chłód i dystans. Bruno to co? Ten wąż? Pokazać, wiesz, usiądź na kanapie, podaję szklankę z piwem, wiesz, ręka na nogę. O, jaka opaska. Muszę się zapytać, skąd to jest. Z przodu plecy, z tyłu plecy, Pan Bóg stworzył ją dla hecy. Ciężko będzie z tego wybrnąć. Szymon, nie ma lekko. A ja się zastanawiam, zawsze można w tych programach śmiać się z chudych ludzi i tak dalej, ale jak jest jakaś pieprzona w dupę cysterna, co nie widać ją w kadrze całej, to złego słowa nigdy powiedzieć się można. O co chodzi? Bo mnie zaraz popieprzy. Zaraz monitor pięścią uderzę. Nachlarzyk? Co ty mówisz? No mówię prawdę, pieprzę, to pluję fakty. Taka prawda, no. No bo mnie to wnerwia. Tutaj. Zobacz, co mam tutaj. A. Kogo daję? Skolma. Babci? Tego kolegi Geja? Nie, raczej Filip tego używa do, tutaj, żeby te włosy ogarniać. A tobie to chyba za wygodnie, co? Ja bym chciała zatańczyć. Możesz mi podnieść na ręce. Ja w ogóle mogę jestem bardzo lekka. Mogę cię do kuchni, jeśli chcesz. No dobra. Zrobi wszystko, żeby ją przekonać. Przymila się. Na rękach nosi. Jak dziecko. Po co? Samochody dostawcze obrażać. Teraz może mi uwierzyć. Nie wiem. Po prostu zrobi dla niej wszystko. No, policzę. O, ale słodki był. Aż jestem w szoku normalnie. Cerkę. Wejdziemy w ogóle? Kto by pomyślał? Cóż za zmiana. Będzie ją uczył profesjonalnie zawijać kebaba normalnie. Prawdziwy dżentelmen, szarmancki, uczynny, przychyliłby jej nieba.
Zapraszam do salonu. Ale trochę przysmolony ten kebab. Może ją przekona, że jest singlem, ale to już wraz z końcówką będzie. A jak na przykład myślisz, mogliśmy być razem, jako para w związku? Myślę, że tak. Czemu? Przeciwieństwa się przyciągają, ale także szczerze, nie masz nic, czego nie dałbym rady zaakceptować. I moim zdaniem, ty też dałabyś radę zaakceptować moje hobby, tak naprawdę. Te zwierzęta. No myślę, nie, że dałabyś. Ja mnie nie jaka haczysześ. Trzeba forma kak. Wiesz co, zbliża się czas już, żeby skoczyć tego randkę. Może zatańczymy na koniec. Namówiła go do tańca. Spełnia wszelkie zachcianki singielki. Tak, żółta, no. Co to za taniec? Porzucał nią jak workiem ziemniaków, kurde. O, i kleją się do siebie. No dalej. Oho. Jakoś słabo to idzie. No to... A ta już wynerwiona. Następnego spotkania. Następnego. Szymon dał z siebie wszystko, ale czy singielka dała się nabrać? Taniec, czekaj, co? Taniec, obciąganiec, co to jest? Nie mam bladego pojęcia, czy ona uwierzy. Jest bardzo miło, bardzo przystojny chłopak. Bardzo miło zachowania było. Troszeczkę trzymał dystans, ale było wszystko w porządku. Natalia, chodź. Czy Natalia podziela opinię Sofii? Mam być z tobą szczera? Nie poszło ci najlepiej. Co ty nie powiesz? Stać się na więcej. Jest wysoki jak chciałam, troszeczkę nie moim typie, bo lubię więcej takich, którzy już chodzą do siłowni, ale to się wszystko da jakby coś. Przetul mnie. To było, co? To było złe. Bruno, Bonzel, to nie jest taki program. Natalia. To są tylko wstępy. Ja doceniałem i przed przyjściem do programu, ale teraz... Ale czemu ma ciągle bęzę na ręce? Ona nie wie. Przeżycie traumatyczne. Dusi ją, ale jest za mały i nie potrafi. Będziesz miał co wspominać. Nie wie, że to ręka, nie szyją. Rozgrzewa się Kuba, który potrafi walczyć o swoje i skacze z kwiatka na kwiatek. Lecisz do góry, dawaj! Dawaj! Jazda! No dużo się przewija, tych dziewczyn. Dużo się przewija. No nie szukam miłości na pewno. Za młody jestem, chcę się rozwijać w swoim kierunku, ale jakieś tam koleżanki po prostu mam i tyle. No mój ideał to jest w sumie niska, taka drobna brunetka. Taka miła, kochana dziewczyna, z pasjami przede wszystkim. Nie żeby jakaś była taka stypiara, bez marzeń, bez celów. Tylko żeby ciągle chciała się rozwijać, tak samo jak ja, nie? Singiel wie czego chce. Wysoko postawił poprzeczkę. Traktor, nie wiem, urodzony zwycięzca. Podjąłem decyzję ostatnio, że chcę bić się free fightowo, czyli amatorsko, bo z tego są pieniądze i show, i jakiś tam no, fame dodatkowy. A jakie show zrobisz tu i teraz? Najgorsza decyzja w życiu. Jak ty zwariujesz singielkę? Obczają, czy jest zainteresowana mną, czy jest taka nudna, czy też taka rozrywkowa. I wtedy podejmę decyzję, nie? Czy jakby idę na całość? Fame? Tak, no tak stopuję. Chyba we mnie ma VIP. Ej, bo ta dupa do mnie przychodzi, nie? Musimy ogarnąć chatę trochę, pomożesz mi? Sam będziesz tu sprzątał. Sprężajcie się, bo singielka jest tuż, tuż. Pomóż mi, stary. No weź. A ty jesteś ham, nie? Dzisiaj mam bardzo dobre nastawienie. Oczekuję, że Alkomaster. Będzie bardzo miły, przystojny chłopak. Fejmę ma zwardego? Romantycznego dla mnie, to będę troszeczkę zaskoczona nawet. No mogę się bić za milion. Musi przyda, nie? Weź go, ty. Musi przyda. Dadzą mi? Wypierdolę się na śmietnik. Siemano. Siema, trzymaj się. Dobra, będziesz to. Będzie tak, branie. Jeszcze tylko się przebierz. Tak na galowo. No jest 720, podobno wczoraj też tak było, także nie wiem o co chodzi. Na OBS-ie nic nie zmieniałem poza bitrate'em, ale wczoraj też zmieniłem i normalnie działało. Więc nie mam pojęcia, czy to u mnie, czy na Twitchu. Tak szczerze. Siada, niezłe ciacho. Cześć. No wczoraj było 720p podobno tylko na początku streama, a później już się naprawiło. Zobaczymy, no jak się nie naprawi, no to luj, no nie wiem o co chodzi. Hej. Zapraszam. Prawdziwy celebryta. Kuba. Sofia. Miło mi. Bardzo miło. O, zapraszam, dziękuję. Zapraszam. W ręczniku mogła przyjść, to by było tak samo. To sam mieszkasz? Sam mieszkam, no, od 2 miesięcy. To nie masz dziewczyny. Jezus Maria. Nie mam dziewczyny. Sumy. Miałem 2 dziewczyny w swoim życiu, ale jakoś tak no, nie pomogło. Sad inżynier, no. Kupię ją, będzie łatwiejsza. Czym się zajmujesz? Ale to ja mi sprawdzałeś, ja nawet nie wiedziałem, że wczoraj tak było. No, idziałem jako influencer, wiesz?
Gdzieś tam planuję jakiś stream odpalać z czasem. Oho, na Twitchu? Czy TikTok? Tapujemy. Naprawdę? Tak. Możesz pokazać, jak na tym ringu jest. Nie mam karteczki, wiesz. Kuba zaraz rozwiąże ten problem. A, na PH, okej. Okay. Ten jakiś zestresowany biega po tym pokoju. No, dobra. Dobra, to jest boxerem. Dobra, tak. Nie poszedł tak po kartkę, debilu. I, no to tak przychodziłam. Już tak koleżka odklejony. Uśmiech, piękne długie nogi. No. Czekaj, czy karcie w ogóle ubrała? Może być z diabłu, ty. Może ci wygodniej. No to może mi pomożesz. Pewnie, że ci pomogę. Szybko przeszedł od słów do czynów. Nie no, koleż. Buciki ściągnie. Nie no, jak Sigma? Proszę bardzo. Super. To teraz obu jesteśmy prawie w jednym wzroście. Ty, ona wyższa niż on. Ile ona ma wzrostu? Powiem tak od razu. No. Nie szuka miłości. On ma mało, czy okay, ona? Spróbuj pompy lecę, nie? Nie szuka miłości. Bardziej jestem taki imprezowicz. Też imprezuję dużo, także... No właśnie. Spokojnie. Ale... Prawie co tygodnia też jestem w klubach. Ogólnie, nie wiem, uprawiasz jakiś sport, coś... A wiesz co, uprawiam fitness. Że tak, uprawiam fitness na siłowni. Jak dwa metry ona ma? Widać by było, czy nie? Na razie. Widać. Ładna jesteś. Mordo, musi działać raz i zawijamy stąd. To nie jest w ogóle dupa na przyszłość. Będziemy mogli zatańczyć nawet w sumie. Dla mnie? W sensie możemy razem zatańczyć. A ty może dla mnie zatańczysz? Ten zacznie się teraz gibać. O, widzisz? Nie no, ale szczerze, koleżka jest przypieprzony. No widzisz, można, można. Chłopak dwoi się i troi. O, to tak. Robi się gorąco. Ja nie umiem tańczyć, ale postaram się do ciebie. Dobra, no, ja w ogóle lubię tańczyć. Witam, Rawo. Dobra, no, nie pod takie piosenki, ale... Ty znowu taniec jaki tam widz pisał? Okej. Okay. Robisz ją szybko i lecimy dalej na balety. Dobra, to ja na chwilę wejdę do łazienki. Okej, okay, łazienka jest tutaj na wprost. Dobra, dziękuję. Bajer jest, ale już czas na śledztwo i przegląd łazienki. To ten bokser? Tak, dawaj krak, no. No dobra jest. Dobra jest, jak on ma konkretnie. Nogi ma zajebiste. No ma. Ja pierdolę, ale stary. Z przodu jest słaba, nie? Ej. Nie, dobra jest. Nie. I co gorsza, jest wścibska. Jaka ocenka, ja pierdolę. Opaska jest, tyle dziewczyny chyba. Nie mogę, podpaska. Ja pierdolę, podpaska. Z tą podpaską zrób masz przejebanie. To jest szampon, który ja używam. A to jeszcze nie wszystko. Lepiej szybko. Czemu oni zawsze te rzeczy mają? No niemożliwe, że wszystko jest ustawione. Czy jest? Chodzi, chłopie, orucha. Co oni gadali? Lepiej szybko coś wymyśl. Bierzesz ją, czy... Nie no, ale podoba mi się. No. Bierz ją, i spier... Chodzi, chłopie, orucha. To z tego takiego strasznego filmu. Nie. Boże, ten koleżka to jest ciężko przypieprzony. Co jest z nim, ty? Który nie lubię, bo to jest straszny film. Co on zły zły dotyk boli całe życie. Rozumiem, na koledze nadal widać te efekty, tak? Coś jest tam z głową, nie tak? Coś jest... Czeł! Złapią k***a chociaż za udo, ona będzie wiedziała, o co chodzi. Ona już to dalej pociągnie. Dobra, leci. Dobra. Będzie romans na ekranie. Ona ma mordę jak ta maska z piły. Okej, już jestem. No. Ona? Hej. Zobacz, tydzień, max 2. Przyjdzie na flaszkę. Hej, co tam? No, co? Nic, wiesz co, patrzyłam sobie tak na rzeczy. Tak? No i raczej nic z tego nie będzie. Nie wiem, krecik, ale się chyba naprawi zaraz. I co z tym fantem zrobić? Często to są imprezy i tak dalej, przywija się tutaj dużo dziewczyn. Niekoniecznie, że jakiś tam ode mnie, tylko po prostu kolegów, nie? Już będzie lipa. Widzę, że lubisz horrory. Wiesz co? Oglądałaś kiedyś Dom z Papieru? Tak, oglądałam. I mnie dużo osób porównuje do tego Rio. I patrz na to. Pracuję. No, patrz na to. Co? Ja nie oglądałem. Podobny czy nie? Podobny czy nie, bo nie oglądałem tego. W sumie nagrywałem różne filmiki, jakby... No to przebij się. Tak? Da? No. Okay. Ten teraz będzie się przebierał, skurw... I? Jak? To tak się bym wystraszyła, wiesz, jakbym wieczorem się zobaczyła na to. No. Może byśmy zagrali coś. No, możemy zrobić coś głupiego. Zagrali pornosa, by nagrali i tyle. Okej, to chodź tutaj. Dobra. Boże, kolega, nie wiem... Boże!
Koleżka w dupę. Napalony. Oj, oj, oj. No niedobrze jest. Dobrze powiedział? No nie, nie, no ten koleżka to jest chłopie, no coś jest z nim nie tak. Wita śmietana powinien, o jest, jest, jest. I co dalej? Jakiś pomysł? Możemy w sumie coś zrobić śmiesznego. Polej to na cycki i zjadaj. To zrobimy tak, że nagram po prostu, a potem jakąś muzykę. Ty, ale, ale czemu gdzie? Ten ko... Oj, oj, oj. Chyba troszeczkę się tutaj... Pomóc ci? A, pomogę ci. A mogę się oblizać? Oj, koleżka będzie w niebo wzięty. Dobra, już raczej tam nic nie ma, tak? Dobra, za szyję się zabiera, to dobrze. Teraz twoja kolej. Je jej z ręki. Połamią ten stół zaraz. Łapczywy jest, tylko się nie zadła. Ej, koleżka zazdrosty się robi, rel? Zaraz wybiegnie. O chłopaka zazdrosty się? Już się uwalił, zaraz będzie koszulę ściągał. Żarty się skończyły, a tak na poważnie. A może by chciałeś zostać aktorem? Idę w tym kierunku, no. No, możesz pokazać, nie wiem, jakiegoś zakochanego chłopaka. Okej. Okay. To może zagra ze mną. Jak nie po***, to jest skończony. Zagramy takie coś, że... Co? Że ja z tą zerwałem, a ty teraz cierpisz. Ty, koleżka, myśli, że są na planie pornosa, rozumiesz to? To już nawet się za słówka nie łapę, no. Koleżka nie wie, co oni kręcą w tym momencie. Jemu się popije przy łowełbie, bo naćpany chodzi siódmy tydzień. Zrywaliśmy tak liścia, strzeliśmy i się pocałujemy. Dobrze, ona już się położyła, ten zaraz dojdzie. Pokaż, jaki z ciebie Brad Pitt. Przepraszam za wszystko. O Boże. Nie. Nie, nie ma takiego. Nie, nie. Jesteś tego pewna? Proszę wejść z tego pokoju. Siema, Dans, witam. Ciężko. Nie dała. Postanowiłem już... Ciężko jest. Nie walczyć z tym, nie ukrywać tego, a naprawdę zakochałem się w tobie. Czy z twojej strony jest coś więcej? A tak, wiesz co, jesteś bardzo dobrym przyjacielem. Także... O, siedem. Dostał kosza, a tak się starał. Normalnie to by się do cycka przytuliła tam. Trochę nie bardzo. Potrzebuję paru minut, bo jest aż gorąco. Na mogę się to koleżka to jest naprawdę udany. Mogę to wytrzeć po. No nie mogę z niego. Gorący chłopak, ale czy można mu zaufać? Jezus, to będzie ciężki temat. Nie wiem, czy ona stwierdzi, że on jest singlem. Jest dobrym aktorem, teraz to nie mogę rozpoznać, czy on jest singlem, czy on po prostu gra tą grę ze mną. Uła, i co myślisz? Daj spokój, nie? Co jest? Wyje ciebie totalnie, nie? Nie ma prezerwatywy. Kontraceptywy. Jeszcze trzy niewykorzystane. Coś mu tam nie wypadło w tym tygodniu. Źle to wygląda. Mówiłeś, nie tutaj, nie tutaj, prezerwatywy, chodź. No dobra, no, znalazła ich. Dobra, zawijaj ty. Okej, dobra, stoję, lecę. Zapytaj, może coś ty śmieci ugoduje. Na spokojnie, kombinuj, bracie, kombinuj. Co znalazłeś ciekawego? Jest na innej planecie, no. On nie jest świadomy, bo co w tobie jest. Może teraz coś z tego będzie? No, nic z tego nie będzie. On się za bardzo boi. Kontraceptywy znalazłam. Kogo to jest? Moje. Nie, moje, poważnie moje. Ale nie wykorzystałem, z czego się gotowałeś? Tak, ja korzystałem z tego, ale nie mam dziewczyny, po prostu... Ja ci mówię, tu imprezy są, różne rzeczy się dzieją. Będzie się tłumaczył. Zależy mi na tym, żebyś była pewna, że jestem singlem, bo chciałbym się z tobą mówić jeszcze. Tak to wygląda. No nie wiem, jak można udowodnić. Nie muszę wiem, sobie przemyśleć, no. Buziak najlepiej, że coś w taki... No to już dawałeś mi buziaka. Ale w usta, nie? A w usta? No nie wiem, ale... A twoje dziewczyny? Nie mam dziewczyny. Co na to, kolega? Okej. Okay. No to takie... Pocałowała go, jak byś się z wujkiem żegnała. Ale dobra, to raczej musimy już skończyć. Ciekawy. Mówiłem, że zły dotyk boli cały liść. Kolejna jakby... No, dowód. To przepiękną randkę, bo muszę. Tak? Spotkamy się jeszcze? On nie wie, że tak z wujkiem się nie powinno żegnać. Naprawdę jestem singlem. No, dobra. Jezus Maria. Gentleman się znalazł. Bardzo miło było, także... Czemu nie? Przytulimy się jeszcze na koniec. Nie wiem. Dobra, mi to pa. Zależy od ciebie. Trzymaj się. Miłego wieczoru. Wzajemnie. Oj, koleżka będzie tracisnął pewnie. Był bardzo przekonujący. Czy to była tylko gra aktorska?
Wiadomo, na początku tak się mówiłem, z nim grałem. Grałem, ale potem się tak wczułem, że to już nie była gra, nie? Naprawdę. Jestem w szoku, że zaczęły mi uczucia grać moje, które są strasznie zamknięte. To znaczy jest bardzo miły, bardzo sympatyczny chłopak. Powiem, że bardzo dobrze gra. Nie wiem, tak, czy on naprawdę gra. Że, pewnie że tak. Mu się podobało, czy naprawdę mu padło gdzieś tam w oczko? Daj spokój, nie. No ale patrz, bo na początku... Totalnie nie tak się do tego zabrałeś. Co zrobiłeś źle? Poszła sobie... Ale wiesz o tym, że gdyby koleżka był na miejscu tego gościa i miałby w odcinku występować, to byłoby tak, przyszedł na kanapę, tak usiadł. Hej, co tam? A daj spokój, muszę iść do kolegi do pokoju, się doradzić. Nie wytrzymam, no przypieprzony typ fest. Ona już nie będzie z tobą kontaktu utrzymywała, nie? No chyba się zakochałem, stary, nie? Daj spokój, nie warto. To no, nie jest w ogóle kobieta dla ciebie, nie? Ale dlaczego nie jest? To jest kobieta dla nikogo, to jest pusta dziewczyna. Ona nic nie ma w głowie, żadnych wartości, nic. Ale... A ty jakie masz, no? Cały czas mówił, żeby ją dymać. No nie wytrzymam! W dupę! Ten Kuleszko to jest jakiś eksperyment społeczny. Nie, no ja sobie daję rękę uciąć, stary. Utyś mi rękę, jeżeli ona jutro nie wybierze mnie, rękę ucinam. Dobra, opierdolę rękę. Okej. Okay. Teraz nie miałbyś ręki. Ostro gra. Wszystko... Zazdrosny, bo mu się kolega... kolega mu się podoba, jest zazdrosny. Okej. Okay. Postawił na jedną kartę, a konkurencja tak nie śpi. Patryk wymiata i potrafi dać czadu, ale jest już zajęty. Poznaliśmy się na weselu, no i tam właśnie zauważyłem Sarę, od początku mi tak wpadła w oko, ale myślałem, że ona jest tym chłopakiem, z którym przyszła na wesele, a potem się okazało, że to tylko kolega, tam podsłuchałem właśnie rozmowę, tylko kolega, no i wtedy sobie pomyślałem, że no to teraz ja będę twoim kolegą i jak pomyślałem, tak zrobiłem. A jak widać, potrafi się zakręcić i okręcić dziewczynę. Ma siłę. Siema, Mroczek. Na co dzień jestem tancerzem breakingu. No i to jest coś, co mnie fascynuje, pochłania dużą część mojego życia i chciałbym, żeby pochłaniało jeszcze większą część mojego życia. Oprócz tego, drugą moją pasją oprócz tańca jest żywienie. I to jest akurat pasja, którą będę chciał pokazać w programie. I na głowie potrafi stanąć. To co się gram do Brysa, tej piciu Coca-Coli? To jest temat otwarty dla Patryka. Co wczoraj gadał? Ja mam wolną rękę, myślę, że wie co robić i mieliśmy już wcześniej dużo takich rozmów, jakie są nasze granice, więc doskonale je obydwoje znamy. Tak, z jednej strony o tym rozmawialiśmy i wiem, że Sara mi ufa, jej też ufam, ale ja wiem, że ona pasją będzie bardzo zgotowanie. A, był ufa. Taki filmik. I zaraz to zaufanie będzie wystawione na próbę. Siema, Dymek, zaraz. Ale wracajcie już na kwadrat, bo czas na porządki. Pamiętaj o naszej strategii i myślę, że będzie dobrze. Pamiętam, ale musimy działać szybko, bo ona już niedługo będzie. Dobrze, to ja się zabieram za szafę, a ty... A ja idę się umyć, bo trochę się spociłem. Dobra, to ja już ogarnię. Ale zaraz ci pomogę. Dobra, spoko. Sprężajcie się, bo singielka zaraz was nakryje i będzie pozamiatane. Patryk, co, czapka? Już, ja jestem gotowy. Nie ma. Ale chyba mieszkanie jeszcze nie jest gotowe. Czekam na odcinek, gdzie laska przychodzi do Monaru? Do totalnego ćpuna. Aha. Chyba były takie, że typy wyglądały, jakby coś tam było grane przed odcinkiem. O, chodź, musimy zacząć sprzątać. Dobra. Wszystkie takie, wiesz, kobiece rzeczy, żeby tutaj nic nie było rozpoznawalne. Spróbuję go dotknąć. Będę patrzyła na przykład, jak zapytam się, czy jest singlem, czy będzie patrzeć mi w oczy, czy będę patrzeć w inną stronę, to od razu wyjdę się, czy on kłamie, czy prawdziwie mówię. Okej, no to wyciągaj wszystkie dobra, swoje rzeczy. Pomimo, że to jest twoje, to chłamie. Tak, to akurat bo... jest moje, ale... A racja, był taki drechol, ale to nie był ćpun chyba, tylko bardziej alkoholik to był. Ten, co zębów nie miał, był taki. Okej, jeszcze daj trochę. No bo tutaj są też takie delikatne rzeczy. Mroczek. Liczę na dobrą zabawę, mam nadzieję, że to będzie jakiś troszeczkę nawet szalony wieczór. A nie taki spokojny albo romantyczny. Także zobaczymy, na co dla mnie przygotował. Dzięki, Cyfer, za słupka. Witam. Witam. No dobra, kochani, to już lecę, ja już sobie poradzę. Trzymam mocno kciuki. Trzymam kciuki. Patryk jest ambitny i przygotował moc atrakcji. Powinna być pani zadowolona. Andziu, wykrzyknik prima. Warto. Codzienne streamy są. Zero poślizgów w tym roku. Cześć. Hej. To dla ciebie. Dziękuję bardzo. Ej, ona chyba jednak jest wysoka, wydaje mi się. Chcę się poznać, Patryk. Też miło, bardzo. Ale jaka wysoka.
Dobra, słuchaj, przygotowałem dzisiaj nie, dla to nie jest możliwe, żeby któryś z rzędu chłop był niski, czy jest? Nie, statystycznie niemożliwe. Statystycznie. Atrakcji, więc już cię zapraszam, tak? Dobrze. Stanika nie tworzy. Ale jak żyrafa? Słuchaj, no to otwieramy piekarnik. Lubisz ryba? Nie wiem, Lelus. No to wspaniale, mam dla ciebie dusza. Gdzie. No to jest tak, że Patryk jest słony, jest tu i tak się na niego patrzy w dół. A kucharzem jesteś? Czy kucharzem? Kucharzem nie. Z wykształcenia jestem żywieniowcem. Aha. Jeżeli na przykład jesteś dietetykiem, to jak uważasz, czy ja mam dobrą sylwetkę, może ja muszę schudnąć, może znaleźć się czymś? Wiesz co, myślę, że masz prawidłową wagę, nawet nie mi się to od razu widać po prostu. A tak mniej więcej to ile myślisz? No tak strzelam, że 71. No mam nadzieję, że to był żart, naprawdę. 71 kilo według niego na wadze? I na oko? Ty, co to za oko ty masz? Szalono oki Moody się znalazł. Ona waży z 50 parę kilo. Nie ma bata. To żart. Mówię, że to... A ile ważysz? 55. To jest oko! To jest oko! A nie dietetyk się znalazł zasrany. Wow. Prawie 70 kilo. Nawet ja tyle nie ważę. Słuchaj, to trzymaj talerzą. Dobrze. Trzymasz? Ok, trzymaj mocno. Trzymaj. Do tego studia niepotrzebne. Z tym się człowiek rodzi. Jest lekka jak piórko. Chyba widać mi pupę. Mi to nie przeszkadza, dobra, że ci widać pupa. Dobra, to możemy siadać. No, jasne. Wniósł ją do pokoju z talerzami. Polała się krew. On jest dietetykiem. On jest dietetykiem, a nie reaktorem. Nie ma twojego oka. Ty rzeczywiście mądre widzu. Uratowałeś go. Jest ci dłużny teraz. Ja się, bo się zakrwawiłem. Pierwsza pomoc się przyda. Ale Jen. Musi mnie uratować, słuchaj. Ale masz jakieś ten serwetki. Czekaj, bo mi się słabo robi. O nie, poczekaj. Kawałek, to zaraz za krew się tam. Jeszcze oprócz tego zajmuję się fotomodelingiem na razie. Znaczy się za Jen. To na razie jeszcze planach, kończę studia. Ale to jest program, to jest wszystko wyreżyserowane, to nie było prawdziwe, nie? I jeszcze zajmuję się oprócz tego fitnessem. Są odcinki, że chłop przychodzi jako singiel? Chyba nie ma. Tak pięknie wyglądać, no. Coś nie umie w komplementy. Powinieneś być pod wrażeniem. Dobra, czekaj, tylko do kumpla skoczę. Zapomniał języka w gębie. To dobry moment na przerwę. Co ty zrobiłeś? Jak to się stało w ogóle? No słuchaj, zadziałałem się jednym z rebergiem od wina musującego. Korek wystrzelił mi przeciw. Boję się krwi strasznie, także... No troszeczkę słabo się czułam, tak zimnie. A podoba ci się ta dziewczyna? Nie. Nie, przecież ładna jest. Ale nie w moim typie. To jakieś drinki, na drinki. Pokaż, że jesteś nią zainteresowany. I bądź taki, no jest. Tutaj ją dotknij, czy coś, nie? Oj, mam jakieś tutaj drinki. Widzę, że się przygotował. Zjedzcie i pamiętaj o grach. Dobra. Dobra. Trzymam kciuki. Mroczek, to nie była krew. To jest wyreżyserowane. Widzę, że przygotowałaś tutaj jakieś gry. No mogłoby się trochę coś bardziej rozkręcić. To może coś zagramy? Jasne, akurat tą grę, którą trzymasz, to możemy zagrać w nią na początku. Ładnie. Jest dosyć chłodny w stosunku do niej. Gra nazywa się Odkryj Białystok. Gra polega na tym, że mamy różne obrazki i za każdym razem na dwóch kartach jest przynajmniej jeden wspólny obrazek. No. I gra jest taka na spostrzegawczość. Czekaj, gra Odkryj Białystok? Start. Czy ja dobrze usłyszałem? Dobra flaga. Jakaś ta zielona coś tam. Czyli o co tu chodzi? Żółty dom. No dobra, no czekam na jakieś rozwinięcie akcji. Singielka wygrała pierwszą grę. Teraz czas na rewanż i ruletkę. To jest teraz decydujące starcie. W zależności od tego, kto wygra tą grę, to próbują wygrana hazard. Osoba dostaje od przegranej masaż. Ja i tak wygram tego wiesz. Patryk. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Ja nie znam ruka. RELTIH dał na goliboardę 6 zł i 66 groszy. Siema. Grałem w Heroesy przed Dziwek, chwilą. Proszę, nie. Wyłączyłem je, ale w prawym dolnym rogu został gremlin. Jak się go pozbyć? Dzięki, dzięki. Nie wiem, może skończyć rozmowę ze starym na Zoomie. Dzięki. Ma słabą głowę, więc jak oni zaczną grać w tą grę, to może być ciekawie. Napięcie rośnie, gra o masaż. To może ich zbliżyć do siebie. Czerwone i czarne. Dzięki, dzięki. Jak dotąd jest remis, a mówię, że wygrasz.
teraz zobaczyłam. Dobrze, on takie wysyła jej spojrzenia, ale ona w ogóle na niego nie patrzy. I co? Czarne. Zrobiło się zmysłowo. Dymek, jak proszę, tak, nie. Jak się zazdrości? Chyba dlatego, że wiem, że to zacząłem program. Zacząłem Double Mode Destiny, czyli bossy podwójne plus moby. Ty, zagrałbym coś takiego w DS1. Tam jest. Fajna? To może teraz zamiana? Double Trouble. No, sobie, no jak możesz, to czemu nie? Słuchaj, mogę, pewnie, że mogę. Aczkolwiek wygrałem, ale... No to wiesz, to może być taka, słuchaj, to może być dla ciebie taka nagroda pocieszenia. Oh. No będzie jej dobrze, bo Patryś umie. Żeby tylko nie wczuł się za bardzo, bo krew nie woda. O, ale mi nogi bolały tych obsesów. To jest tak, że... No dobra, to się robi. Mogę zagrać. Nie wiem, co on sobie tam pomyślał. Wiesz co, musi się manusów, to będzie bardzo ciężko. Żeby ja w to uwierzyłam. To może zróbmy tak. Ja będę działał, a ty będziesz mi mówiła, na ile mogę sobie pozwolić. Dobrze, zaczyna flirtować, więc super, Ancko. No dobra. Stop. Dobra, to jest sushi. Dziewczyna dzielnie to znosi. Dobra mina do złej gry. Onieśmielił singielkę i co teraz? Dobra, stop, wystarczy. Ty, ale to nie to wygra ten drugi etap? Nie możemy zatańczyć. Raczej się nie wczuwa. Zadanie się dla ciebie breakdance'a. Wow! No. Może telewizor kopnie, Messi się znalazł. Dzięki. Messi się znalazł. Inżynier biznesu dał na Goliborda 7 zł i 77 groszy, synu diabla i motopompy. Szatanie, ty 666, akysz od mojego streamera. Sparta, nie daj zwieść jak Adam Ewie. Dzięki, ale to a racja, Relit wysłał 666, rzeczywiście. Dzięki, inżynier, za wybawienie mnie za presję. Dziękuję bardzo. Umiesz? O. To w dupę. Naprawdę, to się nie do tobie poszło. No ładnie, ładnie. No i chyba musimy już skończyć dzisiaj tę randkę. O, szkoda. Ciekawa jestem, czy powie coś na koniec. Chciałbym ci podziękować za wspaniałą randkę. O, i ja też tobie dziękuję. Bardzo, naprawdę, bardzo było mi miło. I również. A miło było ci poznać, także do zobaczenia. Przypadkowo zemotował, no. Tak wyglądało. Myślę, że Patryk ma duże szanse, bo nic nie znaczy. Ej, nie wiem, chyba wygra ten drugi jednak. I pokazał ten, ale się z jak najlepszej strony. Zrobił, co mógł, żeby przekonać singielkę. Trochę się zbliżyliśmy. Demon's Souls albo Bloodborne. Demon ma być w tym roku. Na pewno, a Bloodborne nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję, że mi zaufa. Chyba że, nigdy nie będzie. Że udało się ją omotać. Przepyszna była randka, bardzo miły chłopak, bardzo sympatyczny, jest bardzo charyzmatyczny, także randka się udała, można powiedzieć, że tak. A jak randkę ocenia dziewczyna? Rymek ma być, za ile? Tak, dobra robota. Nie gada się tym od 10 lat. Cieszę się, a byłaś zazdrosna? Trochę byłam, no, że jak usłyszałam o tym masażystą, to wiesz, no trochę tak byłam zazdrosna, bo wiem, że ty umiesz, więc no wiedziałam, że będzie dobrze. Myślę, że mamy szansę na wygrane, nic w mieszkaniu nie znalazła. Szanse są, bo Patryk dał z siebie wszystko. Czemu nie było, powiedziałem sobie, opluś mnie? Nie oplułem. Pewnie się zbugowało, to się zaraz wyświetli, wiesz, Domino? Poczekajmy chwilę. I oczarował singielkę. Sofia musi się chwilę zastanowić, zanim podejmie decyzję. Łatwo nie będzie. Już czas na kolację finałową i ogłoszenie. Który wygra? Produktu. Max wszyscy prawo ten chyba. Stawili się w komplecie. Witam was wszystkich tutaj. Awantura o kasę, no jak najszybciej trzeba Jestem zrobić. Jestem bardzo zadowolona, że jesteście. A spotkaliśmy się po to, żeby wyznaczyłam, kto My z was lubat, jest. Lubię na lokację Soulsów jedynki. Na pewno lepiej niż tego pierwszego dnia, co przyszła. Fajna jest. Zacznijmy od ciebie, Szymon. Jeszcze raz powiedz mi, czemu miałeś ten stolik dla make-upu? No bo mój współlokator naprawdę się tym zajmuje. Aha. Ma na imię Filip i faktycznie zawodowo no, zajmuje się tym, tak? Do planów, na różne teatry. Więc ale co, Just Loser? To wszystko było jego. Jakby to było należało Siema, do jakiejś David. Dziewczyny czy coś, to szczerze, to raczej bym to schował. Dobrze, więc
Kuba, a zaraz mam u ciebie podpaski. Tak, podpaski, ty chyba, że on przegra przez to. Szampon do włosów, takie dla dziewczyn. Co mi o tym powiesz? To jak ci powiedziałem na początku, co tydzień prawie jest impreza jakaś, przewija się dużo dziewczyn, dużo ludzi. No i po prostu pewnie jakaś dziewczyna zostawiła, nie? Aha. Także co tygodnie masz w prawie imprezę, tak? No, można tak powiedzieć, że organizujemy. Rozumiem. Patryk, u ciebie nic nie znalazłam w prawie takich rzeczy, ale możesz mi jakoś udowodnić, że jesteś single. Który biały? Ferrider. Jestem single przecież. Wszyscy są biali. Na przykład? Może to przeschowali życie dziewczyny? Czaruj. Mogę jeszcze raz udowodnić, nie ma problemu. Nie, nie trzeba. Smaczne to jest. No, siema, Kądziu, witam. Proszę zjeść, mamy czas, także... Mętlik w głowie na pewno ma. Tak przy okazji powiem, Kądziu, zaczniesz grać w te Soulsy? Mały prezent ci. Chciał 720p, no właśnie nie wiem, już tego, powinno się naprawić. Wczoraj podobno też taki bug był na początku live'a. I nie mam pojęcia, czemu tak jest. W tupę, nie wiem. Sprawie, żebyś zapamiętała mnie tak dosyć dobrze. Czy ja coś popsułem? Bo na razie, że on nie ten... Nie, jest prawdziwy. Tak, żebyś zapamiętała. No ale mam na to jest strasznie trudna decyzja, chłopaki, bo naprawdę... Każdy z was tak się postarał, że teraz muszę się skupić. Graj w Soulsy, Kądziuok, a nie w te. Chłopaki wyluzowani sobie jedzą. I Fortnite. Więc... Wygra ten Max prawo. Singlem jest. Dobrze ten, się zastanów, nie? I strzelaj. Oby to był celny strzał. To nie czekaj, tylko skip. Patryk. Niestety, pudło. Ty, przegrała. W bajeczki przystojniaczka. Gratulacje. Który perfekcyjnie nawinął jej makaron na uszy. No i ma kaloryfer. Kurde. Mówiłem. Ale przykro, no dobra. Strasznie długo nad tym myślałam, strasznie się dzisiaj stresowałam nad tym, żeby to wyszło dobrze. Gadaj. No nie trafiła ta intuicja, ale nie to, że nawet moja intuicja, tylko chłopak bardzo dobrze kłamał. Ale powiem, że on nawet jak rozmawia, to on siedział, on nawet się nie stresował w ogóle. Wybrała tego, który bardziej jej się podobał, najwyraźniej, czy... Ale mnie to jakoś nie wadzi mi to, szczerze. Szkoda, że nie wybrałaś mnie. No. Ale mam pytanie, czy byś się ze mną umówiła? No, to już wiem, że jesteś singla, to wszystko może pójść. Okej. Okay. No, byłem się pewien, że, tak. Że wygram, dałem sobie będzie miłość? Rękę uciąć. No i nie będę miał ręki. Ty, to... właśnie, on powiedział, że zaufał jej i dałby sobie za nią rękę uciąć. I wiesz co? No i niestety, nie ma ręki. Byłem przekonany, że wygram, ale nie udało się. Ja nie wygrałam, ale wy wygraliście, także mam dla was przepiękny czek. Zapraszam do mnie. Tak, drukarzu. Przekazuję wam ten czek. Proszę z chęcią bardzo. Go przyjmiemy. Dziwny odcinek, bardzo. Wszyscy tacy przyćpani. Moja opinia. Bo planowaliśmy właśnie wyjazd na 2 tygodnie ze znajomymi do Albanii, tak? Heszkę w meszkę. Zwiedzanie samochodem całego kraju, więc myślę, ty, że... Za 3000 na nich, 2 tygodnie. Albania to tam jest chyba... Klepią biedę konkretnie, nie? To chyba tanio tam jest. Czy nie? Nie wiem nawet. Tak szczerze. Ale no. Będzie przeznaczona nasza nagroda. Tak od początku myśleliśmy i postaramy się... O którą mu chodzi? Że się cudowna. Zatrzymać. Tego wiem, planu. Że mam on gra w no PS2. Pięknie. Fajny odcinek. Dobra, idziemy. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.